To jest taki temat, który się pojawia tu, odkąd się pojawiłem, a tak naprawdę w wielu innych miejscach też się pojawia, gdzie bywam. To jest taki temat, co z niewierzącymi. Jak my, tacy, jacy jesteśmy, mamy się do niewierzących. I to najpierw dotyczy naszych rodzin. Czyli doświadczamy tego, że nie wiem, że nasze dzieci odchodzą od Kościoła, od Boga, ale też, że nasi kuzyni, właśnie nasze siostry, bracia, właśnie w ogóle w rodzinie. Czasami się zdarza karkołomnie, nie wiem, że rodzice na przykład odchodzą. Że wydawałoby się, że aha, to teraz to dzieci właśnie odchodzą bez takich. Czas na odchodzenie dzieci, ale czasami się zdarza, że rodzice odchodzą. Z różnych bardzo powodów. Nie? My do tej pory znaliśmy takie powody, że ktoś, nie wiem, uwikłał się w grzech i odchodzi. Albo właśnie wszedł w jakiś związek z kimś niesakramentalny, albo coś tam i wtedy mu to nie pozwala uczestniczyć tak w społecznościach, wcześniej uczestniczył, więc troszkę się dystansuje. Wtedy jest trochę jak taka Samarytanka, która miała 5 mężów, a ten, którego ma teraz, nie jest jej mężem, prawda? I dlatego chodzi do studni w południe, żeby nikogo nie spotkać. Więc troszkę taki jest odruch, prawda? I to już bardziej znamy, jakoś jest to bardziej do uświadomienia. Też w takim kontekście coraz mniej jakoś to czujemy, ale gdzieś tam może w tle się pojawia i tym łatwiejsze jest do zrozumienia, że taki był układ za komuny, prawda, że no właśnie jak ktoś tam miał jakieś stanowisko czy coś, no to w takim razie nie mógł tak uczestniczyć otwarcie w życiu Kościoła, właśnie czy właśnie we wspólnocie, no bo by się narażał i coś tam i to też jest gdzieś tam do zrozumienia. Dużo trudniej jak dla nas do zrozumienia, że tak ktoś na przykład odchodzi bez powodu. Nie? Jeszcze jak ktoś odchodzi zgorszony, nie wiem, uczynkami Kościoła, czy duchownych, czy innych, no to wtedy to jest może bardziej do zrozumienia. Ale tak, że tak po prostu doświadcza tego, że Bóg mu jest do niczego niepotrzebny, że świetnie sobie poradzi, że jakoś umie zapełnić. Tak choćby jak oglądaliśmy na tym filmie, że sobie znalazłem system zapełniania tej pustki, z którą się budzę. Nie? No i nie wiem, tak jak mamy teraz, myślę, że to wielu księży o tym przynajmniej mi mówi, że popandemiczna taka jest sytuacja, że ludzie nagle odkryli, ku swojemu zdziwieniu nawet czasami, że nie potrzebują Kościoła. Że myśleli, że potrzebują i jakoś chodzili, prawda, a teraz nie dało się chodzić, no i widzą, że to jest im niepotrzebne. Że żyją tak samo, jak żyli. Nie? Czyli jakby to, co mówiliśmy sobie na poprzedniej konferencji, że na tyle, co ja uczestniczyłem w Eucharystii, to się nic nie różni z tym, że nie uczestniczę. Że to jest tylko jakiś taki porządek niedzielny. Zwyczajowy. No, żeby zjeść rosół przysłowiowy, prawda? No to najpierw trzeba iść do kościoła, bo inaczej nie zasłużyłeś. A tu się nagle okazuje, że nie musisz iść do kościoła, żeby sobie zrobić rosół. No więc to jest trochę takie płaskie rozumienie i tak no dużo tam też jest stereotypów najróżniejszych. Nie? No nie wiem, tak mi korci jeszcze w tą stronę uderzyć, to tylko tak dotknę. No bo to całe zgorszenie młodzieżą, no ja coraz częściej z racji wieku zasiadam w takich gronach narzekających na młodzież, prawda? No ale jak widzisz, że nie wiem, w IV wieku święty Augustyn o tym pisał w wyznaniach, a teraz odkryli, że w piramidach też to napisane jest, że narzekamy na młodzież, no to można się wyluzować, prawda? Jak mówiła piosenka Dudusia Matuszkiewicza, wojna domowa od wielu wieków trwa, prawda? Więc jakby to po prostu cały czas funkcjonuje. Nie?
Jednocześnie myślę, że nie radzimy sobie z takimi zmianami, które następują rzeczywiście bardzo szybko społeczne. I przy całej miłości i trosce po prostu nie radzimy sobie z tym wszystkim, co się dzieje. Nie? Ja bardzo wiele mam okazji rozmawiać z takimi rodzicami choćby, którzy sobie nie radzą z tym, co robią ich dorosłe dzieci. Dorosłe to nie znaczy takie 20-latki, tylko takie 40-latki. Nie? Nie? Że mają swoje rodziny, mają już swoje dzieci i po prostu ludzie sobie nie radzą. I czasami to jest jakoś związane z depresją czy innymi jakimiś doświadczeniami trudnymi, a czasami to jest po prostu zlepek kontekstów, których my sobie nie uświadamiamy, bo jest ich zbyt wiele na zbyt wielu poziomach. Nie wiem, ostatni choćby taki przykład, że z taką starszą panią rozmawiałem, właśnie, która była na chrzcie swoich wnuków w Warszawie u swojego syna. No i zostali na następny tydzień i mówili się na 9 do kościoła. No i oni poszli, dziadkowie, a tam nie było dzieci. Łącznie z ochrzczonym tydzień wcześniej. Co akurat jest zrozumiałe, bo jeżeli nie było dzieci, w sensie rodziców, to trudno, żeby on sam poszedł. Zaraz po chrzcie tydzień. Więc jakby raczej nie był dorosły. Więc chodzi mi o coś takiego. No i ona zgorszona taka przyjeżdża do syna i zostaje go na placu zabaw z dziećmi. I oczywiście mówi: synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Nie? A on się na nią wydarł. Bo mu puściły nerwy. Nie wytrzymał tego. I ona jakby nie rozumie tego, co się wydarzyło. I przychodzi zamartwiona i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale jak zaczęła opowiadać, jakby czym on żyje, ten jej syn, no to tak do niej powolutku docierało, że jeżeli on się przeniósł do Warszawy i tam nie ma nikogo, czy jest wyrwany społecznie, jakby to jest całkiem inaczej, jakby jak żyjemy, nie wiem, tak jak sobie wspominamy, rodziny wielopokoleniowe, prawda? Ale nawet jak żyjemy w tym samym miasteczku po drugiej stronie, to jest jakoś do dojechania, nie? Ale jak masz taką sytuację, że jesteś w Warszawie, a oni byli tam z Zamościa chyba, nie masz żadnych babci, dziadków do pomocy nad dziećmi, jego żona akurat wpada w depresję jakąś mocną. Taką, że sobie sama z sobą nie radzi. On zostaje z tymi dziećmi sam. Ma pracę, musi zarabiać na całą rodzinę. Ma zajęcia się dziećmi i jeszcze myśli o tym, co będzie z jego żoną, a jeszcze przychodzi jego matka i mówi: czemu nie było cię w kościele? I wpękł i zaczął, wiesz, się denerwować i krzyczeć. No i co się dziwić? Ile możesz unieść? Ile jeszcze sobie możesz dołożyć kolejnych obowiązków i kolejnych rzeczy do zrobienia? Tak. Znaczy, że nawet jak bardzo chcemy to jakoś pojąć i przybliżyć się, to nie jesteśmy w stanie wczuć się, co przeżywa taki człowiek. Nie? Tak się mówi czasami, nie? Że w XIX wieku ludzie mieli tyle bodźców przez całe życie, co o czym możesz przeczytać w jednym numerze New York Times. Nie? Ilość bodźców, ilość wydarzeń, które musisz zaabsorbować i jakoś przerobić w sobie, jakby jest niewiarygodnie inna. I teraz wiadomo, że organizm też sobie radzi, więc pewne rzeczy spłyca, pewne jakby od pewnych się dystansuje, pewne zamraża i tak dalej, i tak dalej. A i tak nie jesteś w stanie tego wszystkiego. Nie? To jest cała przemiana, która ma się dokonać. Nie? I mówię o tym też dlatego, w nawiązaniu do poprzedniej konferencji, że jak wam parowały głowy na poprzedniej konferencji, w ogóle o co tu chodzi Panu Bogu, no to tu masz jakby w drugą stronę, nie? Że to też jest tak nie do pojęcia. Nie? Więc jakby wszystko to prowadzi do tego, żeby się wyluzować. Nie? W tym sensie, że naprawdę tego jest tyle i takie
masz obciążenia i ciężary, że jak tym się zanadto przejmiesz, to jest nie do uniesienia. Ja łapię takie kawałki tylko, które mnie otrzeźwiają. Nie wiem, pytam teraz starszych, czy się odwołuję do starszych. Jak ja byłem duszpasterzem młodzieży, to wtedy tak troszeczkę trybiłem pewne rzeczy, typu, że ja byłem wychowany w taki sposób, że ja mam mieć ze wszystkich przedmiotów najlepsze oceny. Jak chodzisz do szkoły, to masz mieć piątki, czy tam wtedy nie było szóstek, ze wszystkiego, tak? Aha. Ale jak ja jestem duszpasterzem tej młodzieży, oni już tak nie myślą. Oni mówią, nie, ja tylko się uczę tego, co mi jest potrzebne do życia. Że na przykład jak mi jest niepotrzebna chemia, to tam mogę na trójkę zdać. Jak chcę być informatykiem, to na szóstkę chcę zdać. A to i to mogę na trójkę, a to i to. Dlaczego? No bo to mi nie będzie tak potrzebne. Kto? I teraz mówię, no to kto jest mądrzejszy? On czy ja? Ewidentnie on. Bo ja mam wyryte, że ze wszystkiego bardzo dobry. A jak mogę być ze wszystkiego bardzo dobry? No przecież, czy Bóg mnie uczynił ze wszystkiego bardzo dobry? Nie. No to dlaczego mam być? Kto mi wmówił, że mam być? I tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie? A z drugiej strony, czy z piątej, czy dziesiątej, no właśnie, nie jesteś w stanie wszystkiego przy tym rozwoju na bardzo dobry. Jak moja mama skończyła i mój tato 7 klas, to oni w lekcjach mogli mi pomagać najwyżej do mojej 3 klasy. Już wyżej nie rozumieli, co ja tam mam w szkole. No i co? Z innej półki sięgając, kiedyś, że do Dominikanów się odwołam, prawda? Patrzymy na nasze życie, nie? Pamiętam, przyjechał nasz generał, poprzedni Bruno Cadoré, Francuz taki, i z nami żył tydzień w Warszawie na Służewie, wtedy ja mieszkałem. I po tygodniu go spytaliśmy, jaką ma obserwację, jak tak na nas patrzy, na nasze życie. A on mówi tak, jest was tu 30, wszyscy macie potąd roboty, dodam wam jeszcze 10 i wszyscy będziecie mieć potąd roboty. Natomiast zadaję sobie pytanie, ile z tego, co robicie, wynika z naszego charyzmatu? I my tak tego słuchamy i do dzisiaj się zastanawiamy, o co mu chodziło. A to było lat temu 10. Zmiecie. On zapytał, od czego ty jesteś, od czego wy jesteście. Ale robicie wszystko, co się rusza. Jak spytasz starszych ojców, którzy tam mieszkają, nie, i są tam od lat, to mówią tak, jaka jest różnica, bo ja pytałem, pamiętam, chodziłem i pytałem, jaka jest różnica, jak ojciec widzi różnicę, bo oczywiście pierwsza rzecz, którą oni mówią, to ja do takiego zakonu nie wstępowałem. Nie? I co? Jaka jest różnica? On mówi tak, mniej więcej taka, że powiedzmy 30-40 lat temu było w tym miejscu 2 wykłady w miesiącu i wszyscy przeżywaliśmy to, ekscytując się, że będą 2 wykłady w miesiącu. Dzisiaj jest 2 wykłady dziennie. Czyli robimy wszystko, co robiliśmy 40 lat temu i wszystko, co udało nam się wymyśleć przez 40 lat, z niczego nie rezygnując. I dziwimy się, że mamy potąd robotę, jak jest nas 40. No co, masz 2 ręce, masz 2 nogi, nie umiesz? No to, na co ci pozwalają 2 ręce i 2 nogi i twoja głowina, no to do tego się zaprzęgniesz. Jeszcze jak masz ten paradygmat taki wkrojony, typu, że właśnie zarabiasz na miłość, bo na tyle jesteś, tak jak właśnie w takiej korpo było, że taki koń był narysowany przed takim polem i na tyle jesteś koniem, na ile ci się uda tego pola zaorać. Tak jakby on się koniem nie urodził. Prawda? Jakby, że ja muszę się wykazać, że jestem dominikaninem. Jak ja po święceniach trafiłem do Poznania, to robiłem wszystko, co się rusza. Czyli byłem
duszpasterzem, czy prezbiterem, to się mówi, dwóch wspólnot neokatechumenalnych, duszpasterzem odnowy w Duchu Świętym, duszpasterzem dzieci, duszpasterzem młodzieży, zespołów muzycznych wielbieniowych w Poznaniu. Robiłem doktorat, byłem przełożonym w nowicjacie. Oprócz tego, co wyznaczał przeor każdemu, czyli msze i spowiedzi, miałem jeszcze 6-8 spowiedzi indywidualnych. Na 6 tygodni Wielkiego Postu 8 serii rekolekcji. Ja się zerwałem z łańcucha po święceniach. I robiłem wszystko, co się rusza. Ja teraz chodzę do moich nowicjuszy i przepraszam ich, że ich źle uczyłem, że pokazałem im, jak jest źle być dominikaninem. Bo widzę, że oni żyją tak samo jak ja. Nie? Ale to jest powszechne, bo my powszechnie tak żyjemy. Nie? Robimy na 2-3 etaty. Jeszcze kombinując. Rozumiecie? Bo nie mamy granic. Jakby ten moment taki właśnie niespotkania z miłością, o której mówimy w Eucharystii, ten moment niespotkania z miłością skutkuje tym, że ty nie wiesz, kim jesteś i od czego jesteś, a od czego nie jesteś. I chwytamy trochę jak ryba, taka powietrze, tak jak nam jakiś terapeuta powie, że tego nie musisz robić. Bo czujemy taką ulgę. Albo, że tu sobie poradziłeś. Bo generalnie mamy przeświadczenie, że sobie nie radzimy. Nie? To jest permanentne. Nie? Mówię o tym, że dokładnie w tym świecie tak jesteśmy chrześcijanami. Właśnie przy tych stołach w tym świecie właśnie tacy zasiadamy. Nie przynosimy, siadając do tych stołów, zbawienia. Czyli temu, że ludziom jest lepiej, gdy my siądziemy przy stole. Bo się czują bardziej wolni. Bo się czują bardziej na swoim miejscu. Bo się czują bardziej kochani. Nie. My jeszcze bardziej podkręcamy. A jak to jeszcze powinieneś to, a jeszcze powinnaś to, a powinnaś to, a powinnaś to. Jaką masz propozycję dla takiego kogoś, kto się nawróci? Będziesz mógł mniej robić. Mówisz tak? Czy zaraz będziesz musiał to robić, to. Już mamy dla ciebie pakiecik, co będziesz robił. Jak się tylko nawrócisz, obdarzymy cię. I tak zaryjesz noskę, masz miło. Wybawiciele. Słudzy Chrystusa. Uszczęśliwię cię, jak zaryjesz. Znaczy, rozumiecie, to jest ten moment, nie? Natomiast właśnie gdzieś potrzebujemy nauczyć się tego rozbrajania. Właśnie tego uwalniania. Właśnie tego Kyrie eleison. Tego nie mam. Tego nie wiem. A jednocześnie tego chcę wiedzieć. Wiem, dokąd pójść, do kogo pójść. Wiem, kogo spytać. To jest ten moment, że jeszcze wrócę właśnie do tego słowa, które nas może nakarmić i które dam szansę do widzenia tego szerzej. Bo jeżeli czytam takie zdanie, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu, to jest u Mateusza, 8 rozdział 11. I zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Że to naprawdę jest długodystansowe. Że ten zamysł Pana Boga dotyczył Abrahama, Izaaka, Jakuba i potem kolejnych. Nie? I proroków. Nie? Jakby, że to wszystko już jest wpisane. Że ty jesteś przy tym samym stole, przy tym samym zamyśle Bożym. Tym samym, które było u stworzenia. Jak ten Pan Bóg ten świat wymyślił w ogóle. Przyznam, że dla mnie, tak dzieliłem się trochę przy śniadaniu, to tak pomyślałem sobie, że też rozszerzę tutaj. Miałem ostatnio rekolekcję odpoczynku.
jak przed chwilą się z Wami podzieliłem, nie mając o tym zielonego pojęcia. Ale chcę czytać Biblię. Nagle zrozumiałem, że jakby dajemy się oszukiwać na pocałość. Że właśnie oprócz tego, że bierzemy to, co jest pogańskie, to jeszcze dokładamy na to chrześcijańskie i jest podwójnie ciężko. Nie? Takie proste rzeczy. Nagle sobie uświadomiłem, dlaczego ci Żydzi zaczynali dzień od wieczora, a my zaczynamy od rana. Czy coś to zmienia, czy nic? Że bierzesz, po prostu wstajesz rano, myjesz zęby, pijesz kawę w biegu, coś tam jeszcze słuchasz, jak jesteś wierzący, to jakiegoś tam kaznodziei, co tam powie, prawda? Jadąc samochodem, mówisz różaniec, trzaskasz korala, czy co tam ten, prawda? No i gdzieś tam tego robota. Cały czas myśląc też, jeżeli ktoś ma podzielność myślenia, co tam w rodzinie, co jeszcze załatwić, to tego, co komu powiedzieć, co... Tego potem wracasz, jak masz szansę, to padasz, jak nie masz, to nie padasz. I potem ciąg dalszy nastąpi, prawda? I zasadniczo potem właśnie słyszysz, że odpoczynek jest po co? Po to, żeby lepiej pracować? No to... Nie? I myślisz sobie, jak to ma się do szabatu czy niedzieli, jak sama nazwa wskazuje, nie działać? Czy samo nie działać, to znaczy nic nie robię, to znaczy o to chodzi, żeby nic nie robić? Jednocześnie widzę, że to jest bez sensu i takie ciężkie i w ogóle do niczego nie prowadzi, więc robię coś tam zawsze. Nie? Zajmuję czas. Ale w ogóle o co właściwie chodzi? No bo okej, kto tak powiedział, że po to odpoczywasz, żeby lepiej pracować? Arystoteles. A kto to był Arystoteles? Poganin. A czym się kierują poganie? Jaki jest ich cel życiowy? Dobrostan. No to, żeby się mieć dobrze, no to to jest dokładnie ten cel. Muszę się ustawić na tym świecie, mieć się tutaj jak najlepiej, więc odpoczywam po to, żeby lepiej, efektywniej pracować, no żeby być w dobrostanie. No i cześć. Czy o to chodzi chrześcijanom? Czy wcześniej Żydom? To po co jest szabat? Po co jest niedziela? No ale jak popatrzysz sobie w serduszko i w główkę, no to właśnie po to odpoczywasz, żeby lepiej pracować. Nie? No bo jaka jest alternatywa? W chrześcijaństwie, czy właśnie w judaizmie, chodzi zawsze o kogoś. Nie o coś. Coś to jest Bożek. Martwy. Tak jak się Słowo Boże śmieje, prawda? Że nie ma, ma uszy, a nie słyszy. Ma oczy, a nie widzi. To jest przedmiot. To jest coś. No więc jakby zamieniasz to na coś. A gdzie jest ktoś? No bo szabat jest po to, żeby spotkać się z człowiekiem i z Bogiem. Niedziela dokładnie po to samo. Żeby świętować zmartwychwstanie, nowe życie, przyjęcie Ducha Świętego, który cię uzdalnia do relacji. Tak jak widzimy w Trójcy, uzdalnia Ojca i Syna, tak ma cię uzdolnić we wspólnocie do relacji. Więc świętowanie chrześcijańskie to jest zawsze budowanie relacji. I zawsze w tym chodzi o kogoś. No ale to jest w ogóle całkiem inny klucz do życia. W tym robota ma takie znaczenie przygodne. Ja pamiętam, jak się oburzała Europa czy cały świat na Grecję. Miałem okazję tam zajrzeć, bo mój brat tam żył 9 lat, więc... Pojechałem tam kiedyś na komunię raz czy drugi moich bratanków i rozmawiałem z Polakami, którzy tam przyjechali dawno, dawno temu. I oni mówią, że nim Grecja weszła do Unii, to oni tak funkcjonowali, bo myślą południowcy tygodniem, nie miesiącem. Czyli żeby dożyć do końca tygodnia. Bo oni nie mają zimy, więc nie muszą robić zapasów. Plony mają 2-3 razy w roku, tak? Nie muszą się troszczyć za nadto.
Więc jeżeli on do środy zarobił na cały tydzień, to już czwartek nigdy nie szedł do pracy. No bo po co? No przecież ma już do końca tygodnia co jeść. Już nie mówię o Afrykanach. Nie? Tak jak czasami misjonarze opowiadają, z czym mają problem, że coś tam mają skończyć, jakąś budowę szkoły, czy jakiegoś tam ośrodka, kościoła, czy czegoś. I idą na plac, gdzie są ci najemni robotnicy i mówią, że tutaj dają podwójną, potrójną stawkę, tylko żeby pojechali i skończyli mu ten kościół. A oni mówią, ale ja już dzisiaj jadłem. Jego nie interesuje do końca tygodnia. Jego interesuje tylko dziś. Jak on dzisiaj jadł, to już nie musi pracować. A my wielkie oburzenie, my z północnych stron. Jak ci Grecy, nie? Strajkują ciągle. A oni mają taką listę, to Polacy mi opowiadali, z jakiego powodu można strajkować. I jak im się nie chce robić już w czwartek na przykład, to myślą, z czego jeszcze dzisiaj nie strajkowaliśmy? O tu jeszcze. I wszyscy, a oni myślą, ale po co mamy tyle robić? Nigdy żeśmy przez te wszystkie setki, tysiące lat tyle nie robili, a teraz nam każą ci Niemcy, czy tam Polacy, czy nie. No ale to leniwi. Dokładnie tak Rzymianie, czyli poganie, mówili o Żydach, że to są lenie, bo szabat obchodzą. Nie? I w tym myśleniu pogańskim dobrostanu, jak ty chcesz mieć wolne w niedzielę, to jesteś leniem. Bo ktoś, komu chodzi o dobrostan, nie zrozumie nigdy ciebie, że tobie chodzi o to, żeby się z kimś spotkać, z Bogiem, z człowiekiem, żeby zbudować wspólnotę. Jak o tym już mówię, to dokręcę jeszcze śrubę pod tytułem Kameduli, z którym romansowałem, po czym mi została łysa głowa i broda. Pamiętam pierwszy raz, jak przyjechałem do Kamedułów i mówię, żebym popracował też. A myślą. No dobrze, to niech ojciec weźmie odkurzacz i odkurzy górny i dolny kościół. Taki przemysłowy odkurzacz wziąłem na Bielanach pod Krakowem. Odkurzyłem górny kościół, dolny, kaplice boczne. Zajęło mi to 1,5 godziny. A mój majster, żeby tak było dla jasności, jak ja byłem stolarzem, zawsze słyszałem refren: ty robisz dobrze, ale zbyt wolno. No więc ja tam jeszcze wolniej robiłem. No i po 1,5 godziny przychodzę do tego brata i mówię: skończyłem, bracie, to co mam teraz robić? A on: ale... ale to było na 2 dni. To ja już dziś nic nie wymyślę. To niech ojciec jutro przyjdzie, to ja coś powiem. Myślisz sobie, o co chodzi? Ale doczytujesz, tak, że w ich życiu nie chodzi o to, by pracować. Praca jest tylko elementem życia. Jej jest tylko tyle. A w tej pracy wcale nie o to chodzi, żeby coś zrobić. Tylko żeby robić. Co więcej, najlepiej, żeby to była taka praca, która pomaga ci w nieustannej modlitwie. Czyli tak jak czytamy u starców egipskich, czy że pleciesz linę, czy kosz, czyli coś, co nie musisz nad tym myśleć. Czy tak jak dziewczyny robią na drutach. Im mniej myślenia, już praca na roli wymaga większego myślenia, to lepiej nie. Nie? Rozumiesz? Jakby i to, o co chodzi? No, żeby Bóg był pierwszy, najważniejszy. A potem zaraz twój brat. Nie robota. I teraz myślisz, to gdzie my dziś jesteśmy?
nawet trudno znaleźć odpowiedź. Bo w ciemne idę to jest w ogóle za łatwo powiedziane. W ogóle wszystko jest do góry nogami, to w ogóle na lewą stronę wywrócone. Nie? I wtedy jak Bruno mówi, ile to z tego, co z twoim charyzmatem wynika, a my nie wiemy, o co on mówi i do dziś nie wiemy, no bo to jest takie nieuchwytne. No ale jak ma być uchwytne, jak tu chodzi o miłość, a nie ekonomia? Przeliczenie, policzenie. I teraz patrzysz do tego Abrahama. Czy ten Abraham żył tak jak ty? Tak sądzisz? Izaak? Jakub? Co jego życie miało wspólnego z twoim? Czy tak jak ksiądz pięknie dzisiaj mówił na homilii, prawda? Co ma wspólnego życie Franciszka Xaverego w Azji z Tomaszem z Akwinu? I mógłbyś powiedzieć, wszystko pochodzi o miłość jednemu i drugiemu i z drugiej strony nic. Jak ja szedłem do tych kamedułów, nagle zrozumiałem, że jestem na rozstaju dróg. Bo kameduli nie mówią kazań nigdy. A dominikanin, wędrowny kaznodzieja, nie może żyć tak jak kameduła. Jedno do drugiego się ma nijak. A jednocześnie co robisz? Wtedy żyjesz na rozstaju dróg. Nie decydując się ani na jedno, ani na drugie. Ja tak żyłem. Więc byłem w formacji najlepszej, bo w nowicjacie. A u dominikanów w formacji w nowicjacie żyjesz trochę jak mnich, a jednocześnie od czasu do czasu głosisz. Trochę kaznodziei, trochę mnicha. Co więcej, u dominikanów nikt nie chce być w formacji, więc nie mam konkurencji. Mam pokończone szkoły formatorów, czyli na wszystko mam papier. Na tym rozstaju nie tylko namiot mogę postawić, domek sobie mogę wybudować. I nikt mnie nie ruszy przez 30 lat. Jednocześnie mam poczucie, że robię i z tego biorę, i z tego biorę, i z tego biorę, i z tego. Umiem żyć w tym świecie. Dbać o dobrostan, umiem żyć jak poganin i umiem żyć jak chrześcijanin. Jasne, że tam, prawda, nosem po ziemi ciągnę, ale umiem. Tylko nagle spotykasz takiego gościa, właśnie jak ja, takiego kamedułę przy grabieniu kamieni w ogrodzie i on mówi, a on chce do nas wstąpić? A ja mówię, myślę o tym. No to wstąpić, rozczarować się, wystąpić. Ale ja znam regułę świętego Benedykta. Tam jest napisane zniechęcać kandydata. Na wszystko masz wytłumaczenie. Ale on nagle mówi do mnie, bo tak człowiek czasami stoi na rozstaju dróg, a za rogiem czekają sprawy i nie mogą zaistnieć. Jakby mnie piorą szczęśliwe. Ja dopiero wtedy zorientowałem się, że łączę rzeczy nie do połączenia. Na własne życzenie. I w ogóle uważam, że to jest dobre i jeszcze się tym chlubię. To każdy z was sobie może prześwietlić, ile rzeczy łączy, ile światów w swoim życiu. Tak naprawdę nie decydując się na nic konkretnie. I to, na co byś się zdecydował, cię uszczęśliwi. Ale cały czas jesteś nieszczęśliwy, bo jesteś ciągle niezdecydowany. Nigdy nie wybrałeś. A jeszcze z tego braku wyboru robisz atut. Że zaimponuję, że tak umiem świetnie żyć w tym świecie. Jednocześnie jestem taki duchowy. Dzisiaj jest piątek, 12 sierpnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam.
Dziękuję bardzo. Jeszcze mi komórka się włącza. I ksiądz ojciec Piotr Kleszcz, franciszkanin. Dziękuję, przepraszam. Że tego jest dużo. Znaczy, bo do czego ja zmierzam w tym całej mojej narracji? Nie? Tak naprawdę do tego momentu, żeby jakby dotrzeć do tego, do tej granicy. To, co powiedziałem w poprzedniej konferencji, że to się ci wszystko wyłoży. Że po prostu już nagle zobaczysz, że tyle się zmarnowało, że już nie pobronisz tego, nie oddasz, nie zwrócisz, nie zarobisz. Nie? Że my tak bardzo potrzebujemy tego. Takiego właśnie stanięcia w prawdzie wobec tej rzeczywistości, która nas przerasta na wielu poziomach, a my nie musimy udawać, że sobie z tym radzimy. Czy pamiętam, jak dla mnie bardzo uwalniające było, jak kiedyś usłyszałem wywiad z panią Pospieszalską. Wiecie, tą mamą tych pospieszalskich muzyków, tam ich było, nie wiem, 8 czy 10, to rodzeństwo. Jakby dużo dzieci, ona była jeszcze malarką, więc malowała obrazy, jeszcze była organistką, jeszcze była w grupie charytatywnej i pomagała biedakom w Częstochowie. I jakby to wszystko jeszcze robiła, pewnie jeszcze inne rzeczy. I przyszła dziennikarka i mówi, pani Pospieszalska, pani to robi, to. Jak pani sobie z tym wszystkim radzi? A ona tak, nie radzę sobie. Jak ja to usłyszałem pierwszy raz, to było dla mnie tak uwalniające, że można sobie nie radzić. I że się nic nie dzieje. Że sobie nie radzisz i już. I co? Jak ja się wypaliłem, żyjąc tak, jak wam opowiadałem, po 5 latach było po mnie, wróciłem do Poznania dokładnie i mogłem tylko odprawić cichą mszę i pospowiadać 30 minut. Resztę siedziałem przed telewizorem i oglądałem M jak miłość z powtórkami. Nie wiem, jak ja to wyglądałem. Jeszcze nawet założyliśmy fan klub i wziąłem autograf od pani Kożuchowskiej dla ojca Czesława, naszego seniora, którego uczyniłem prezesem tego fan klubu. Nic nie mogłem robić. To, co było dla mnie najbardziej szokujące, przyznam, bo byłem dokładnie w tym samym miejscu, co robiłem te wszystkie rzeczy wcześniej. Nagle się okazało, że ja nie robiąc nic, nie wpływam w żaden sposób na funkcjonowanie tego klasztoru. Wszystko funkcjonuje dokładnie tak samo jak wcześniej. Miałem taki obraz, płynie barka po Warcie, bo tam jest Warta w Poznaniu. Płynęła wtedy, jak ja tam biegałem i robiłem te wszystkie rzeczy, uwielbienia, coś tam, tak, prawda? Potem nic z tego nie robiłem, tylko tak siedziałem. A barka płynęła dokładnie tak samo. Smutne. Myślicie, chrześcijanie, że się świat zatrzyma bez was? Będzie dokładnie tak samo żył, jak z wami, którzy tu nie wiadomo, co robić. Kameduła, który się zarobi i który nic nie zrobi, nie ma to żadnego wpływu na ten świat. Ale my żyły sobie po wypróbach. Znaczy, ja nie chcę tego tak ośmieszyć, a z drugiej strony chcę, żeby zobaczyć trochę trzeźwiej, na co realnie masz wpływ, a na co nie masz wpływu. Ile my energii psujemy na przejmowanie się rzeczami, na które nie mamy wpływu. Ile robimy takich chaotycznych ruchów, nikomu do niczego niepotrzebnych. Ile się nas staramy, a wszyscy przyjmują to z lekkim ziewaniem. Ale mówimy,
Przynajmniej Bóg to zobaczy. Bóg ma to w dupie. Przepraszam. Znaczy nie ma. Jakby, przepraszam. Bo nie ma. Ale jakby czy nie o to chodzi. Nie. Jakby w tym sensie nie przeceniajmy tego. Po prostu kręcimy się w kółko, bo nie wiemy, co z sobą zrobić mamy. A jak nic nie robimy, czujemy się niepotrzebni. Bo co my takiego robimy? Jesteśmy jak takie osiołki w kieracie. Chodzą, pocą się. Jak, nie wiem, przyjdzie jeszcze taki okres, adwent, Wielki Post, szybciej chodzimy, bardziej się pocimy i tak ciągle jesteśmy w tym samym miejscu. Jakby, że to nie ma zmiany. Bo realną zmianę może rzeczywiście zrobić Jezus, Bóg. Ty nic nie zrobisz. Nie? Stoisz na rozstaju dróg, a za rogiem czekają sprawy, nie mogą zaistnieć, bo nie dasz się powołać według twojego charyzmatu, tylko ciągle wymyślasz swoje rzeczy. Zapychasz dziury, których się nie da tym zapchać. Jakby, że tego jest tyle, nie? I my się tu jeszcze będziemy na tym przejmować, kto jest wierzący, kto jest niewierzący, jak my mamy ich nawrócić, jak to odchodzą, jak to ten w ogóle, kim ty jesteś w ogóle, żebyś kogoś nawracał? Nie? Jakby w tym sensie może ja zacznę pytać, nie? Znaczy, to, co my wyśmiewamy też trochę, że można robić dużo rzeczy dla Pana Boga, a nie robić z Bogiem czy w Bogu. Nie? No ale my, znaczy, to jest po prostu tak z nami. Właśnie ten wąż, którego Mojżesz zrobił, dlatego że Bóg mu powiedział i każdy, kto spojrzy na węża, nie, zostaje przy życiu. To nie jest ich staranie, żeby zostać przy życiu. Oni się mogą tylko przejmować tym, że ich kąsają węże. Co więcej, oni już wydają się tacy uformowani. Ile wy jesteście formowani? Oni już byli 39 lat na pustyni formowani. To nie było zaraz po wyjściu z Egiptu. Jakby, i oni kąsają ich węże i są głupi jak na początku. I tylko widzą tego węża i zostają przy życiu. I co robią? Piszą midrasze, za 100 lat już zrobili z tego węża bożka i oddawali mu cześć. Już sobie, tak jak zrobili złotego cielca, tak sobie zrobili bożka z węża z brązu. Z czego sobie ty dzisiaj robisz bożka? A gdzie szukasz Boga? Przy stole. Co na tym stole jest? Czy lepiej powiedzieć kto? No. Ten moment, z którym sobie nie radzimy, zapychamy różnymi rzeczami, a tak naprawdę chodzi, ja często pokazuję obrączkę, to jest ktoś czy coś. Nie? I tym samym właśnie to jest ktoś czy coś, taki krzyż. Nie? Jakby te wszystkie rzeczy, które robisz, tu chodzi o kogoś czy o coś. Nie? I wyśmiewamy, powiedzmy, takie postawy kaznodziejsko, typu a, jak mąż przychodzi do domu i mówi, żono, kochasz mnie, a ona mówi, przecież masz ugotowane. Nie? Śmiejemy się z tego. A właśnie, a, czy żono, czy kochasz mnie, przecież masz posprzątane. A czy kochasz mnie, a, przecież dzieci są zaopiekowane. A mężu, a ty kochasz mnie, przecież zarabiam pieniądze. Prawda? Albo przecież załatwiam różne sprawy. I z tego się śmiejemy trochę, nie? Czy kochasz mnie? No ale też nigdy się nie przyznaliśmy do tego, że nie umiemy kochać. Że wzięliśmy te śluby, czy powstępowaliśmy do zakonu. Nie umiemy kochać. To, że ja jestem w związku małżeńskim, to znaczy, że umiem kochać? No nie. Na razie dostałem łaskę bycia w związku małżeńskim. Czy w zakonie. I tyle mam.
bieda, no. Tak, no co z tego uchechła? Nie? To mówię, znaczy tak, też tak patrząc na tych moich nowicjuszy, nie? Że oni od razu, jak wstąpili, ubrali ten biały habit, no to od razu myślą, że będą tak jak dorosły dominikanin. Ja mówię, broń Boże, żebyś taki był. Pozwól sobie chwilę być nowicjuszem, a potem co Bóg da. I to nie jest gaszenie. Tylko, że my potrzebujemy takiego urealnienia przy tym stole. Jak wpadamy na ten moment taki, ale i szczenięta, to co już wspominałem, jedzą z okruchu, które spadają z tego stołu. Aha. Jak ja zobaczę tą wdowę, która dała mało, a dała wszystko. Wow. Nie? Bo wtedy zobaczę, kto tu jest mały, kto jest duży. I o co właściwie w tym chodzi. Nie? Jak to jest wszystko poukładane. Jezus zasiadał przy tym stole z apostołami, tak samo jak zasiadał z celnikami i grzesznikami. Ci, którzy się mienili apostołami, tak się bardzo sprawdzili w momencie próby. Ci lepsi. Czy byli lepsi od tych gorszych? Jeden gorszy się sprawdził na krzyżu, drugi się nie sprawdził. Ci, którzy zwykle obiecują, o, oddam za ciebie życie, wtedy uciekają, kiedy trzeba oddać życie. A ci, którzy się boją, że nie będą w stanie oddać życia, właśnie oddają. Bo innymi to drogami chodzi. Trzeba wykończyć. A nie wiem, tak naprawdę z czym ja was zostawię. Tak was trochę urealniłem na tym pastwisku. Ale czy ja wam pozwoliłem odpocząć? Tak patrzę na was i nie bardzo. Czy powiedziałem, co jest dobre, a złe? Może troszkę powiedziałem. Czy czujecie się wtedy bardziej razem tutaj, czy mniej razem przez to, co powiedziałem? To moje gadanie, cokolwiek tam o nim sobie myślicie, czy wam się podoba, czy nie, ile jest warte, to się okaże. Czy się przełoży na wasze życie? Że będziecie umieć żyć mądrzej? A może lepiej powiedzieć owocniej? Że będziecie umieli przy tym stole czerpać do swojego życia to, co do tego życia waszego konkretnie jest potrzebne? Nie żeby się komuś podobać, tylko żeby rzeczywiście ktoś dzięki temu jakoś się nakarmił i zyskał. I może też potrzeba takiej cierpliwości, żeby trochę poczekać, że nie wszystko dzieje się od razu. Pozwolę sobie na koniec opowiedzieć jedną historyjkę, która już taka może jest uwalniająca bardziej. Jeden z księży opowiadał, nie wiem, znacie tego Enrique czy Antonello, ci brazylijscy misjonarze, włoscy księża. I kiedyś na świętego Dominika miał kazanie w Warszawie Antonello. I opowiadał właśnie, że on jest z takiej rodziny, że kilku jest księży, jakby, że nie tylko on jest, ale jeszcze ma chyba dwóch braci księży. Nie wiem, czy siostry zakonnej, też nie ma siostry. Ale jego tato był niewierzący. No i oni się wszyscy modlili, prawda, żeby tato się nawrócił. I co jakiś czas dzwonili, bo wszyscy są misjonarzami, więc dzwonili do mamy, jak tam z tym tatem jest. No i w pewnym momencie ta mama ogłasza, że tato się nawrócił. No i co? No dużo modli się. Ale mówi, ale jeszcze nie jest nawrócony. No to za jakiś czas dzwonią i mówi tak, no i jak? No dużo modli się. Zaczął wcześniej wstawać, żeby nim pójdzie do pracy,
chodzić na mszę przed pracą, bo miał taką małą firmę, ale jeszcze nie nawrócony. No więc za jakiś czas znów dzwonią i mówią, aha, no dużo modli się, wstaje wcześniej, chodzi na tą mszę przed pracą, ale teraz jeszcze pomaga wszystkim tym biedakom bezdomnym w tym miasteczku. Teraz to na pewno nie nawrócone, bo od tego mam tylko jeszcze więcej roboty. No i potem znowu za jakiś czas dzwonią i mówią tak, ta mama mówi, no dużo modli się, staje na tą mszę przed pracą, pomaga tym biedakom, ale teraz w ogóle zaczął wcześniej trochę wstawać i nim pójdzie na mszę, sprząta kuchnię. Teraz to już nawrócony. No i ten Antonello mówi, dopytuje, no a dlaczego wcześniej nie nawrócony, a teraz nawrócony? Dlatego, że sprząta kuchnię? Ona mówi, nie. Po prostu od tego, że on zna Pana Jezusa, mnie jest lżej żyć. Że to nawrócenie polega na czymś bardzo prostym, że drugiemu człowiekowi jest przez to, że ja znam Pana Jezusa, lżej żyć. I on mówi, aha, jak ja rzeczywiście spotykam tych niewierzących, od których zacząłem, którzy mają do czynienia z wierzącymi, na przykład żona mu się nawróci, to taki, który się mieni agnostykiem czy ateistą, mówi, ja nie znam się na tym Panu Jezusie waszym, ale ona jest od tego lepszą żoną. To mnie przekonuje. Dlatego ja chętnie przyjadę na te wasze rekolekcje. Co tam wy robicie, że ona jest lepszą żoną? Co dla niego nie znaczy, że on się ma nawrócić jeszcze, ale w ogóle coś zaiskrzyło. Nie? W bardzo prostej przestrzeni. Nie na transparentach, nie na wielbieniach, nie wiem na czym, tylko, że komuś przez to, że ja znam Boga, że znam Jezusa, jest lżej żyć. Że w czymś mu to pomaga. Myślę, że to jest taka kategoria, którą w tym kontekście zadawania się z niewierzącymi mamy praktykować. Bo to nie jest szyld. Co nie znaczy, że szyldy nie są ważne, ale ważniejsze jest to, co jest za szyldem. Myślę, że po prostu tego jakoś każdy z nas w naszych czasach musi się uczyć, a ta kosiarka mówi, że już kończy.